taka rozkminka z fajnej miejscówki, poranna po kawie. Mianowicie w kontekście damsko-męskim, energii męskiej i żeńskiej, przyszło mi takie coś, że jeżeli chodzi o mężczyzn i kobiety, to to jak mężczyzna traktuje kobietę, w sensie jak do niej podchodzi, nie do końca zależy od tego, jak ty jako kobieta go widzisz, jak go traktujesz, tylko jak on się przy tobie czuje jako mężczyzna. Czy on czuje, że podoła tobie, w sensie jako kobiecie, z twoją energią i tak dalej, czy nie? Jakby to zależy, on sam jakby wewnętrznie, instynktownie ocenia, czy jest to przestrzeń, w której on się odnajduje jako mężczyzna, czy on się czuje doceniony, czy nie. Ale to nie do końca zależy od naszych starań jako kobiet, tylko od tego, jak on, że tak powiem, oceni, oszacuje swoje moce przy tobie. Jak on będzie się czuł przy tobie, jakby to wynika z jego własnych, że tak powiem, zasobów wewnętrznych, jego własnego poczucia własnej wartości, postrzegania siebie, na ile czuje się mocny i silny, by przy tobie stanąć. On jakby oszacowuje wewnętrznie swoje, że tak powiem, właśnie moce na podstawie własnych zasobów i własnego, własnej sam, tak jakby instynktownej, że tak powiem, samoświadomości, nie wiem jak to nazwać, czucia siebie też, czy do ciebie iść, czy nie. I to nie zależy od starań kobiety w pewnym sensie,